15 rzeczy, których mogliście nie wiedzieć o Dark Soulsie. Ty stary, ja insta wchodzę w to wideo. Dawaj, co my tu mamy? Dzisiaj dosyć nietypowo, bo pogadamy sobie o ciekawostkach w Dark Souls i właśnie w taki sposób na tapet weźmiemy chociażby sztuczną inteligencję, która niczym zawodowiec mordowała graczy. W sensie ich postacie, a nie samych graczy, żeby było jasne. Pogadamy sobie też o ukrytych dialogach, które zostały wycięte z finalnej wersji gry lub o bazyliszkach i o tym, że te bulwy to wcale nie są oczy. O tak, o tu ma oko. Patrzcie, pokażę wam. O to jest jego oko. Tu jest oko, a tu ma takie straszające gigady. Widzicie, tu jest bazyliszek, tu ma pysk i tu ma oko bazyliszek. Widzicie to? Moi drodzy, zapraszam, bo przed wami ciekawostki z Dark Souls. Ej, ile myślicie widzowie zgadnę? Na dobry początek dzwony, bo z nimi jest związana pewna bardzo ciekawa mechanika. Otóż w momencie, w którym jakiś gracz uderzał w dzwony u siebie w grze, to mogliśmy je usłyszeć również i u siebie. Działało to chociażby przy gargulcach w Dark Souls 1 lub na smoczym szczycie w Dark Souls 3. Dlatego też dzwon w tej lokacji napiernicza tak randomowo i kiedy człowiek jest tego świadomy, to bardzo to nadaje takiego poczucia wspólnoty. Od razu można poczuć się mniej samotnym w tym świecie. Ogólnie, jeśli nie mieliście tej świadomości, to polecam zajrzeć tam jeszcze raz, choćby teraz, i poczuć to na własnej skórze, bo dzwony dzwonią nawet dzisiaj. Nie wiem, czy wiecie, ale płeć w świecie Soulsów ma znaczenie. Może o tak, no, ja często o tym mówię, ale to w DS-ie 1, nie wiem jak działa to w innych Soulsach. W Soulsach 1 męski się wolniej rozpędza i wolniej hamuje, a żeński szybciej się rozpędza i szybciej hamuje. Dla takiego zwykłego gracza, ale na pewno różnica będzie mocno odczuwana. Dlatego się speedrunuje zawsze facetem. Ponieważ inny jest czas przyspieszenia i osiągania maksymalnej prędkości dla męskich i inny dla żeńskich postaci. Różnice sięgają też troszeczkę dalej, bo mówimy tutaj także o animacjach, ale pozwólcie, że nie będę wchodził tutaj w szczegóły. Bo w skrócie, w normalnych warunkach to postacie kobiece mają przewagę, ale jeśli zastosować odpowiedni trik podczas poruszania się, to jednak pewne wady postaci męskich zostają wyeliminowane przy zachowaniu ich przewag, więc na koniec dnia to męskie postacie osiągają przewagę i stąd większość topowych speedrunnerów. Ale przewagę w speedrunach, ale jeśli chodzi o odbieganie na przykład od bossa w trakcie walki, to w momencie, gdy nie będziesz w stanie weapon swapować sobie prawej ręki albo lewej ręki, to kobiecym modelem możesz mieć kilka klatek szybciej możliwości odbiegnięcia od bossa. Gra właśnie męskimi postaciami, poruszając się przy tym, jakby byli paralitykami. Przy czym trzeba pamiętać, że różnica jest naprawdę mała, bo mówimy tutaj o milisekundach, ale w kontekście podejścia do przejścia całej gierki, to może to nawet się przełożyć na 2-3 sekundy, co czasami dla speedrunnera może właśnie decydować o rekordzie. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to odsyłam do filmu, który tłumaczy w pełni to zjawisko, łącznie z obliczeniami, z technikaliami i oczywiście z tabelkami. Link w opisie. A tymczasem trochę o sztucznej inteligencji, bo pewnego pamiętnego razu jeden z graczy postanowił sobie stworzyć bota, który dostał dumną nazwę The King. Nie był to jednak zwyczajny i normalny bot, bo był zaprojektowany w taki sposób, żeby naprawdę ostro masakrować graczy i przez to dorobił się pewnego rodzaju sławy. Sławy tak dużej, że wzbudzał strach i przerażenie, gdy tylko się pojawiał w cudzym świecie. Choć został stworzony dosyć późno, bo niedługo przed wypuszczeniem Dark Souls 3, kiedy to już trochę mniejsza liczba osób naparzała się w PvP pierwszej części, to wielu graczy i tak go spotkało w swoich światach. A był skuteczny z dwóch powodów. Po pierwsze, wykorzystywał nieczyste triki używane przez tylko najlepszych graczy PvP, a drugi był taki, że idealnie wyczuwał uniki. Zastosowano tutaj model sieci neuronowej, więc sztuczna inteligencja po prostu sama się uczyła. Nie znałem tego. Co jest bardzo ciekawe, ale w gruncie rzeczy to tyle. Bo bocik już raczej nie działa, a sam projekt umarł śmiercią naturalną, co w sumie nie jest niczym dziwnym, bo zanurzyliśmy się aż 7 lat do tyłu, więc kupa czasu. W malowanym świecie Ariandel w pewnym miejscu możemy natknąć się na stado wilków, ale poza zwykłą ich odmianą możemy natknąć się również na wilka alfa. Jest to ten sam wilk, którego możemy spotkać później jako bossa przy koloseum w Ariandel, ale gdy go tutaj pokonamy, to właściwa walka będzie troszeczkę ułatwiona. Niemniej jednak nie o tym chcę wam dzisiaj powiedzieć, a bardziej zwrócić uwagę na zachowanie wilków, gdy pokonamy ich przywódcę. Przestają nas atakować. Są ostrożne i się wycofują. Natknąłem się na to przypadkiem, ale jest to bardzo ciekawa mechanika, której chyba nigdzie nie widziałem wcześniej w Soulsach. Niby nic dużego, ale wciąż zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Wiedzieliście, że ołtarze, które musimy zapalić, żeby dostać się do stróżów otchłani przez... Wiem! Mają Dark Lordów z DS1 narysowanych ikony. Stawiają Lordów z Lordran. Tutaj mamy Wiedźmę. Tutaj Nito.
A tutaj są możliwe aż 3 opcje, bo mogą być tutaj przedstawieni zarówno czterej królowie, boska rodzina Gwyna lub nawet niscy lordowie, którzy znaleźli mroczną duszę. Nie no, Forkingsi. Pewnych ataków możemy w pełni uniknąć, bardzo niestandardową metodą, bo używając emotki. Działa to też w wielu innych miejscach, ale zawsze trzeba to odpowiednio wytajmować. Na pewno kojarzycie to stworzenie, bo występuje ono w każdej części Soulsów, ale czy wiedzieliście, że te duże bulwy w rzeczywistości to nie są oczy? Jak przyjrzyjcie się dokładnie, to zobaczycie, że prawdziwe oczka są tutaj. Jeśli miałbym strzelać, to bym powiedział, że miało to funkcję odstraszającą. Wiecie, no, duże gadu, w naszym świecie ma. Zwierzęta często mają wiele mechanizmów, żeby przestraszyć przeciwnika, na przykład taka rozdymka. A teraz troszkę o wyciętym kontencie, ponieważ Oskar Zastor, czyli rycerz, który nas uwalnia w Dark Souls 1, okazuje się, że miał mieć dużo większą rolę niż finalnie. On miał zawsze zrobić inną decyzję przy zakończeniu niż my. Nie dostał. W plikach gry możemy znaleźć jego usunięte dialogi, a na YouTube ludzie podjęli się zrekonstruowania jego linii fabularnej. Pozwólcie, że wam przetłumaczę. A pleasure to meet you. Sage Frant has spoken to me about you. I am Oscar of Astora. I am told that you rang the bell of awakening and received the word of Frant. That is a wonderful thing. We are all counting on you. I only wish that I had such a purpose. I am preparing to leave. I cannot just stay here. I must to jest find... generalnie bardzo ciekawe, bo ta legenda w Deathie 1 mówi o Chosen Undeadzie, czyli o wybranym nieumarłym, który wyjdzie z Asylum i dokona niemożliwego, czyli albo przedłuży linię ognia, albo całkowicie zamknie linię ognia, prawda? I to jest ciekawe interpretacyjnie, bo często się mówi o tym, że Oscar też miał być tym Chosen Undeadem, albo my, albo Oscar. Ale mi się wydaje, że cała interpretacja Dark Soulsów właśnie mówi o tym, że każdy, kto wyszedł z Asylum, mógł być Chosen Undeadem, że to nie była ważna przepowiednia, to był ważny cel i meta, do której my doszliśmy ciężką drogą. My own purpose. I hope that we meet again somewhere. One day. I will follow Sage Frank's instructions. And we'll seek an order. Tak, teoretycznie Chosen Undeadem jest każdy Undead. I hope that we meet again somewhere. One day. Z dalszych dialogów można wywnioskować, że pierwotnie miał nam towarzyszyć i pomagać w naszej drodze jako towarzysz. Well, how long has it been? Glad to see you safe. You must be the same as I. In search of the grave of Sir Artorias. But be careful. This forest is the territory of a fierce band of thieves. They assault any and all who seek the graves. What if we were to join forces? Nie, jak ja oglądam takie rzeczy, to ja od razu mam ochotę zagrać w Dark Soulsy. Hopie, no to lepiej mnie, chyba zaraz Dark Soulsy włączam na streamie. Very well. Let us keep our wits about us. One can always do with another pair of eyes. Jednak ze względu na ciągłe przebywanie w naszym cieniu w końcu by nas zdradził. Brak własnej ścieżki i chęć bycia kluczową postacią w tej historii popchnąłby go do obrania drogi odmiennej do naszej. Jeśli byśmy chcieli złączyć się z ogniem, to nazwałby nas niewolnikami bogów i zaatakował, chcąc zostać mrocznym władcą. Natomiast w sytuacji odwrotnej, dokładnie, gdybyśmy poszli drogą mrocznego lorda, to zaatakowałby nas za odwrócenie się od płomienia. I have waited for thee, foolish slave of the gods, and pawn of Frant. I will kill you and become the true Dark Lord. So it was you. I had a feeling. I shall destroy you as fate has commanded me. Foolish pawn of Darkstalker Karth and fiendish Dark Lord. Dark Souls 3 jest mnóstwo ukrytych malutkich buffów, które możemy mieć, ale nawet nie zdawać sobie z nich sprawy. Jednym z takich wzmocnień jest bonus do szczęścia, który dostaniemy za posiadanie ekwipunku naładowanego pustym zaklęciem, będąc jednocześnie pod postacią właśnie pustego. Innym ciekawym buffem jest na pewno pasywna regeneracja zdrowia, którą zyskujemy posiadając w ekwipunku jakiś element rynsztunku, który jest naładowany świętością. Może to być dla przykładu chociażby tarcza, której wcale nie musimy używać, tylko po prostu ją nosić na plecach. Bonus w takim wypadku także będzie działał i będzie się skalował również z pierścieniami. Im większy poziom broni, tym silniejszy buff, tak samo było zresztą w przypadku broni pustej i bonusu do szczęścia.
Ale szybko się rega. W grze jest dostępnych kilka możliwych interakcji ze strażniczką ognia w Firelink i przykładowo odpowiada ona na nasze emotki. Nie jest to jednak wszystko, bo istnieją sytuacje, gdy strażniczka ognia patrząc na nas będzie prawdopodobnie bardzo zdegustowana i wykazywać to będzie odwracaniem od nas wzroku. Dzieje się to w dwóch przypadkach. Pierwszy jest wtedy, gdy założymy pierścienie od Yuri, a drugi będzie wtedy, gdy pojawimy się w Firelink posiadając wosk na głowie. Na pewno jest to świetna pożywka do różnego rodzaju teorii lub rozważań na temat lore. Ja swoją drogą takie rozważania prowadzę w serii o lore, więc jeżeli nie widzieliście, to bardzo zapraszam. Jednak wracając do materiału, to nie wiem czy zauważyliście, ale przedmioty leżące na ziemi bardzo często świecą w różnej intensywności. W taki oto sposób przedmioty ważniejsze będą się świecić mocniej, gdy takie przedmioty jak jakieś na przykład użytkowe noże do rzucania lub malutkie dusze będą... Nie wiedziałem. Bez kitu, to z DS-ów 3, ale nie mam pojęcia. Może to być bardzo przydatne, kiedy na przykład przypiera was do muru chmara przeciwników, a wy macie na przykład czas zdobyć tylko jeden przedmiot. Ewentualnie podczas ucieczki możliwości wykorzystania tej wiedzy jest bardzo dużo. Raczej na pamięć a skoro mowa o wiedzy, przedmioty. To wiecie jak odróżnić mimika od zwykłej skrzyni? Wiem, po kolorze drewna, nic innego nie ma. Kolor drewna, ewentualnie kołatka jest minimalnie różna. Mimik ma lekko inny kolor drewna. Mimik oczywiście oddycha, ale jak tutaj jest ta skrzynka i ona ma wystające te takie ozdobne elementy przy kołatce, to mimik będzie je miał wystające śpiczaste, a to jest serduszko i zwykła skrzynka będzie miała wystającą okrągłą część serduszka. Tak to w DS1 wygląda. Ta mała część jest odwrócona w przypadku mimika. W przypadku zwykłej skrzynki jest wydupistym takim serduszkiem. Zobaczyć, że mimiki lekko oddychają. A w ramach bonusu to nawet nie musicie ich atakować, żeby zdobyć ich zawartość, ponieważ wystarczy rzucić mnie talizmanem Lloyda, a ich wnętrzności będą stały dla nas otwarte. A ja wam powiem lepiej. Talizman Lloyda działa w taki sposób, że w DS1 jest dokładnie 7 mimików. I z mimika dropi coś, co się nazywa Symbol of Avarice. I Symbol of Avarice to jest nakładka, to jest hełm, który się zakłada i on zwiększa wam otrzymywaną liczbę dusz o chyba 40%. To jest absurdalne. 30 albo 40%, nie wiem dokładnie ile. Ale drenuje 1% życia na sekundę. Tylko z uwagi na to, że w Dark Soulsie jak zabijesz bossa, to nie dostajesz z niego instant dusz, tylko mija trochę czasu i dopiero wtedy dostajesz duszę, to można go założyć po zabiciu bossa i zdążysz go założyć zanim ci naliczy duszę i ci naliczy duszę z bonusem. Ale za każdym razem, gdy zabijasz ostatniego mimika w grze, Symbol of Avarice ci dropi. On ma szansę na dropnięcie z mimika, jak go zabijasz bardzo małą. 50%, o widzisz, no to jeszcze lepiej. Za każdym razem, gdy zabijasz mimika, masz szansę na wydropienie Symbol of Avarice, ale 7 mimik, czyli zawsze jak zabijesz wszystkich mimików w grze, to dostaniesz Symbol of Avarice z ostatniego. A rzucanie Lloyda działa w taki sposób, jakby triggerowało w twoim zapisie zabicie mimika, przez to jak rzucisz 7 razy w jednego mimika, to będziesz miał Symbol of Avarice. Dlatego ludzie na no-hitach, z uwagi na to, że to drenuje życie i w niektórych przypadkach pozwala na szybsze ustawienie RTSR-a i przede wszystkim daje więcej dusz, to idą do Undeadberga, kupują Symbol of Avarice, są chyba 4 startowe w Firelinku, dokupują 3, nie symbole, tylko Lloydy, dokupują 3 dodatkowe Lloydy i zawsze w Anor-Londo mają już dostęp do faktycznie Mimic Head'a. W Dark Souls 1, żeby dostać... To musimy widzowie zrobić taki challenge, że zrobimy Dark Souls Hardcore z Mimic Headem. Czyli tak ustawię grę, że będę od samego początku miał Symbol of Avarice i zobaczymy, czy dam radę przejść grę z Mimic Headem na Hardcore. Ile mi, znaczy dać, no na pewno dam radę, no skoro przeszedłem tą grę bez otrzymania hita, to raczej dam radę ją przejść z Mimic Headem, ale no z takim drenowaniem życia to może być faktycznie ciekawe, ile mi to podejść zajmie. Do tchłani w Nowym Londo potrzebujemy pewien pierścień, który będzie nas przed nią chronił. Prawdopodobnie działa on tak samo jak pierścienie Volnira, który nie został pochłonięty przez otchłań tylko dzięki tym dwóm krążkom na przegubach. Może jest to ze sobą w jakiś sposób powiązane, bo gdy zniszczymy pierścienie Volnira, to zmienia się animacja jego śmierci i jest on wciągany przez ciemność. Natomiast to samo dzieje się w pierwszej części z naszą postacią, gdy ściągniemy pierścień Artoriasa, będąc wciąż w otchłań. Dodatkowo w takiej sytuacji wyskoczy nam unikatowy komunikat. W plikach gry Dark Souls 3 w dodatku prochy Ariandel możemy znaleźć wycięty dialog, który finalnie nie znalazł się nigdzie w grze, a brzmi on tak. Where have you gone, sweet child?
It's cold outside. It's awfully cold. Where have you run off to? I'm here, sweet child, right here. You're cold and you've no place to go. Your mind's... Jezu, ej, w DS-ie jeden jest tyle takich znajdzie, które jeszcze można wstawić. Ty, dobra, to ja czekam na content od Damiana Ptaka na więcej ciekawostek z DS-ów. Wiecie, że jest na przykład jedno takie wideo na YouTubie i to jest chyba 227 discoveries, czyli znajdziek w DS-ie 1. I ono trwa 1,5 godziny chyba. Możemy sobie jakieś całe obejrzeć. Chłopy, tam są takie zajebiste rzeczy, że w życiu byście nawet nie powiedzieli, że takie rzeczy są w tej grze. Tam są takie smaczki. Sweet child, all mine. So run home, sweet child, run home. Forgive me. Sweet child. Dialog najpewniej odnosi się do Sullivana, który był wychowywany w malunku Ariandel i chociaż nie jest to potwierdzone, to jest to jedyna postać, która by tutaj pasowała, ponieważ przemierzając ten lodowaty świat, możemy natknąć się na lamentujące drzewo. Było ich tutaj naprawdę dużo, ale tylko to jedno zanosi się płaczem i obok właśnie tego drzewa znajdujemy ślad, który jest związany ze wspomnianym przeze mnie czarodziejem. Dialog więc ten najpewniej miał pochodzić od tej istoty, ale z jakiegoś powodu tego finalnie nie dodali. Jestem pewien, że kojarzycie soundtrack, który możemy usłyszeć w pierwszej części na końcu, kiedy to walczymy z Gwynem. Soundtrack bardzo emocjonalny i w swojej zmienionej... Nie, ja już tak Dark Souls jedną hity łeb wyżaru, że jak ja patrzę na taki gameplay, jak ktoś tak hity przyjmuje, sobie myślę... to mi się stres podnosi, nie? Wersji pojawiającej się również w zakończeniu trzeciej części. Niejednego gracza doprowadził on w tamtym momencie do poczucia ogromnej nostalgii i twórcy to rozegrali naprawdę przegenialnie. Mnóstwo osób opisuje moment wejścia tego utworu jako coś, co bardzo mocno potrafiło kopnąć emocjonalnie i się w pełni podpisuje, bo przeżyłem to samo. Ale czy widzieliście, że utwór ten, przez fanów nazywany Plin Plin Plon, ma dużo głębsze znaczenie? Tak naprawdę jest on wygrywany tylko na... Tak, tylko na białych klawiszach. Białych klawiszach. Wspaniale tak. To obrazuje i symbolizuje lęk Gwyna przed ciemnością, a w dodatku koreluje idealnie z religią białej drogi, którą sam założył. Sposób, w jaki to wszystko jest ze sobą powiązane, to po prostu wyższy poziom symboliki i opowiadania historii już poza samą grą. Naprawdę czapki z głów i nie mogę wyjść z podziwu, tak samo zresztą jak wtedy, kiedy zobaczyłem wasz odbiór mojej twórczości, bo nie spodziewałem się aż takiego przyjęcia, za co wam szczerze dziękuję. Jeśli wam się podobało i chcecie więcej ciekawostek, których nawet połowy nie wyczerpałem, to zapraszam do subskrypcji, bo filmów tego typu. Essa! Ty, ja widzę, subuję kanał Insta. Insta like. Piszę komentarz ludologicznie. Boom. Essa. Super. Dobra, widzowie. Zajebiście. Chcę więcej ciekawostek. A wy, widzowie, chcecie więcej ciekawostek? Jej, normalne skrzynie mają taki łańcuch. Mimiki z kolei mają taki. Plus dodatkowo jak się wpatrzycie, to można też zobaczyć... Nie, Damian, wytnij to. Damian tak mi całego mema na kanale zabił. Za każdym razem, widzowie, gdy ja gadam o tych mimikach i wspomnę to, to jest 50 komentarzy, gdzie ludzie mówią, że można je rozróżnić po łańcuchu. Ja mam taką bekę z tego, bo to chyba w 10 filmach z Dark Soulsów u mnie było. I za każdym razem to są ludzie, którzy totalnie nie potrafią takiej najmniejszego grama ironii wyczaić, że ej, czy to jest możliwe, że mam kilkaset godzin w Soulsach 1? Czy to jest możliwe, że zrobiłem no-hita? Czy to jest możliwe, że zrobiłem multum innych challenge'y? A nie wiedziałem, że łańcuch leży do przodu? Kurwa, pewnie niemożliwe. Lepiej mu to napiszę w komentarzu. I dlatego za każdym razem próbuję ludzi trollować z tym, ale dalej będę, bo ludzie, którzy zobaczyli ten materiał, to nie będą ludzie, którzy zobaczą następny. Ale to, co mówię, to też jest prawda. Mimika można rozróżnić na 3 sposoby. Nie wiem, jak to dokładnie działa w DS3, ale będzie to chyba działało identycznie. Mimik ma faktycznie ten łańcuch.